Niedawno byłem na basenie miejskim w pewnej dzielnicy Warszawy. Taki klimat osiedlowy, pewnie może znacie, odrapane ściany, takie szafki z naklejkami klubów sportowych, tutaj jakaś naklejka, jakiś klub kingbokserski, tutaj jakaś naklejka Legia albo Polonia. Natomiast zawsze w takich miejscach moim ulubioną taką przestrzenią jest ta szatnia męska, bo tam naprawdę zauważyłem, że toczą się takie prawdziwe rozmowy o życiu. Przekrój wiekowy od 80 lat w dół, szeroka perspektywa. Jak sobie posłucham czasem takich dyskusji, to sam widzę, że dzięki temu lepiej poznaję otaczający mnie świat. Już nawet nie muszę czytać gazet, oglądać wiadomości. A już i tak potem, jak wracam z takiego basenu, to już wiem, na kogo głosować, kogo unikać, jak naprawdę wygląda sytuacja na świecie, jak działają służby specjalne, nawet się można dowiedzieć, a nawet jak naprawdę żyją księża, albo co ludzie myślą o kościele czy o swojej parafii. Naprawdę takie doświadczenie, jakby tam życie było przy samej skórze. I przyznam, że to niezwykle inspirujące. Oczywiście nie przyznaję się w takiej szatni, że jestem księdzem. Nie chcę się zdekonspirować. Dzięki temu są ludzie bardziej szczerzy. Ale to na pewno takie dyskusje to jest źródło jakichś cennych obserwacji. I ostatnio byłem świadkiem rozmowy. 50-letni mężczyzna wykręca ręcznik i mówi tak, było nas tam trzech w tej szatni i on mówi, że trzeba się zwijać z tego kraju jak najszybciej. No i słucha tego obok jakiś inny mężczyzna, tak na oko 35 lat, taki tatuaż wytatuowany na klatce piersiowej i mówi, ale wie pan co, mnie się akurat w tym kraju podoba. Mówi, że zjeździłem już trochę świata i zawsze tęskniłem. No on tak patrzy na niego i mówi, no dobrze, ale co się panu tutaj podoba? A on mówi, no wiele rzeczy. No na przykład ludzie są wspaniali. I on tak mówi, ludzie? Przecież tutaj ludzie są zawistni, jeżdżą po alkoholu, kłamią, nikomu nie pomogą, kradną i wymienia taką wiązankę tego, jacy to ludzie są niedobrzy. I on tak słucha i mówi, no a pan co? Pan jest zawistny, kradnie, kłamie i jeździ po alkoholu? On tak się speszy i mówi, nie, no ja nie. A potem pokazuje na mnie i mówi, a pan? A ja stoję taki półnagi, owinięty ręcznikiem i zostałem tutaj nagle wciągnięty w takie poważne rozważania. I mówię, no staram się też nie. On mówi, a widzi pan? Jednak tutaj ludzie są fajni. I tak ten mężczyzna osłupiał, kilka sekund tak trwał, ale niewątpliwie no jakaś żelazna logika, trudno z czymś takim polemizować. I myślę, że to jest tak, że no zawsze można jechać po jakichś takich skrajnościach. Nawet w rozmowach, mówiąc, że bo ty zawsze, bo ty nigdy. Tylko, że przesada w każdej dziedzinie życia, także w życiu duchowym, to jest zła. Jest wrogiem duszy. Święty Benedykt właśnie już to nawet pisał w VI wieku w regule dla mnichów. A potem jeden ze świętych pustelników nawet te słowa wyostrzył, mówiąc, że każdy nadmiar, każda przesada pochodzi od szatana. I to nie jest tak, że my jako chrześcijanie nie widzimy zła, że my nie dostrzegamy grzechu, tylko że my nie chcemy, żeby to zło, żeby ta ciemność, żeby ten grzech przejął nad nami władzę. Przecież Jezus ostatecznie pokonał śmierć. I Piotr dzisiaj staje przed słuchaczami, no i mówi, no niezwykle mocne kazanie. Piotr zaczyna kazanie słowami, zabiliście dawcę życia. No czy może być większy grzech, zabić dawcę życia? Tylko, że to nie jest koniec homilii pierwszego papieża, bo Piotr dodaje, że z tej sytuacji jest wyjście. I nie ma takiego grzechu, nie ma takiego upadku, którego Pan Bóg nie mógłby odpuścić. Bo to jest takie klasyczne kuszenie złego ducha, że on nas kusi dobrem pozornym, mówi, że coś jest dobre, człowiek za tym idzie, a potem okazuje się, że to wcale nie jest dobro, tylko zło i to zło go niszczy. A potem ten sam demon w kłamstwa zaczyna wmawiać człowiekowi, a widzisz, to teraz się już nic nie da zrobić. Teraz to już ci nawet sam Jezus nie pomoże. I to jest naprawdę demoniczna robota,
Bo czy może być coś bardziej smutnego niż człowiek, który trzyma się wszystkiego oprócz Pana Boga? I grzech właśnie przeciwko Duchowi Świętemu na tym polega, że człowiek popada w rozpacz i stwierdza, że nie powróci do Chrystusa, ponieważ nawet On nie jest w stanie mu pomóc. Natomiast Jezus powtarza, że na każde zło ma lekarstwo, a nasz grzech jest dla Niego niczym. Zresztą co to byłby za Pan Bóg Wszechmogący, który by sobie nawet z naszym grzechem nie mógł poradzić? I myślę, że jeżeli spowiedź, czyli taka, to jest taka przestrzeń, kiedy przychodzimy uzyskać wolność od siebie samego, jeżeli spowiedź traktujemy z wiarą, to naprawdę dokonuje się na niej uzdrowienie. Bo sakrament przyjęty bez wiary to jest jak takie jedzenie pokarmu w woreczkach foliowych. Niby ma w sobie wartości odżywcze, no ale nie zadziała. I myślę, że to jest w ogóle punkt wyjścia, kiedy myślę o sakramencie, kiedy nawet myślę o spowiedzi, że przychodzę przede wszystkim po uzdrowienie, nawet nieważne, jaki ksiądz siedzi po drugiej stronie, nawet nieważne, co usłyszę, nawet nieważne, czy nauka będzie długa, czy krótka, głupia, czy mądra, tylko przychodzę po uzdrowienie. Przychodzę doświadczyć Bożej miłości, przychodzę doświadczyć Bożego wyzwolenia, żeby móc z Chrystusem zacząć wszystko od nowa. I to jest podstawowa sprawa, że Jezus wziął na siebie wszystkie moje grzechy, żebym ja był od tego wszystkiego wolny i żebym już się nie musiał zadręczać swoją przeszłością. I od tej pory to już jest Jego problem, a nie mój. Nawet nie przychodzę nawet po pocieszenie, nie przychodzę po mądre słowo. To są rzeczy drugorzędne, ale przychodzę po odpuszczenie grzechów. Bo myślę, że czasami można nawet przychodzić do spowiedzi, ale nie po to, żeby uzyskać przebaczenie od Jezusa, tylko żeby spotkać się z księdzem. Taka postawa, prawda, ciekawe, czy mnie teraz zaskoczy, nie? Albo tak fantastyczną spowiedź miałem, że aż po prostu szkoda, że sobie jej nie nagrałem. Nie bym sobie puszczał po tym. Tylko, że nie ja decyduję o tym, co ma się wydarzyć, co jest dla mnie dobre, tylko decyduje o tym Pan Bóg. Jeżeli sakramenty przyjmujemy z wiarą, to dokonuje się naprawdę w nas uzdrowienie. Czyli jeżeli ja przyjmuję nawet komunię świętą z wiarą, przyjmuję sakrament spowiedzi z wiarą, to przez to Pan Bóg mnie naprawdę uzdrawia. Kiedyś papież Franciszek opowiadał na początku swojego pontyfikatu, że kiedy jeszcze był kardynałem, to spotkał w Argentynie taką starszą kobietę, która mu powiedziała, że Pan Bóg zawsze wybacza. A ten kardynał Bergoglio wtedy zapytał tak trochę prowokacyjnie: a skąd pani wie, że Pan Bóg zawsze wybacza? A ona mówi, że gdyby Pan Bóg nie wybaczał, to ten świat przestałby istnieć. I potem papież Franciszek to skomentował, że ta kobieta no, powiedziała tak mądrą rzecz, jakby studiowała na uczelni rzymskiej, na Gregorianie. Że Pan Bóg nie znudzi się przebaczeniem. Człowiek tak, ale Pan Bóg nigdy. I bądźmy uczciwi, dopóki żyjemy, to będziemy grzeszyć, będziemy popełniać błędy. Mówienie, że od teraz będę nieskazitelny, już się nigdy nie pomylę, to by było zaklinanie rzeczywistości. Tylko, że nawet jeżeli zdarzy nam się grzech, to nie wolno nam popadać w rozpacz. Tylko należy powracać do Jezusa, po to, żeby doświadczyć Jego pomocy. Bo z Nim zawsze jest wyjście i w każdym momencie możemy zacząć wszystko od nowa.